I tak jestem traktowany przez tę tutaj osobę, która nie chce mi przyjąć i mnie obraża. Właśnie szuka wszędzie jakichś politycznych tematów. Nie, pan zaczął od politycznych tematów. Ja nie zacząłem, proszę pana. Ja pana pytałem, czy można sprawę załatwić. Pan mi zaczął o jakimś sraniu, że ja na pana sram jako klient. Tak. Tak. Jak chcę dalej to załatwić? Panie, nagrywaj pan se to. Nagrywam. Bardzo proszę, nagraj se pan to wszystko. No wie pan, masz pan ten jeden problem z tym PiS-em, bo mnie to jebie. Kto na kogo, kurwa, głosuje, ale to jest, wie pan, to jest sprawa każdego prywatna. Niech pan se dalej to nagrywa. A to pan nie jest wściekły po prostu. Nie, nie jestem wściekły. Macie wściekliznę jakąś, nie wiem skąd się to bierze. Ja jestem wściekły na podejście takie, że ja przyszedłem i oddaję... Ja na pana sram, tak jak pan to powiedział. Nie, powiedziałem, że klienci na nas srają, no to, a nie ja pan. Jestem klientem. Nie, pan nie jest, pan jest osobą, która... Wie pan, zacytuję to w opinii dokładnie. Dokładnie to zacytuję. Nie, ja tylko panu mówię, no. Ja chcę to załatwić. Ja pana nie straszę, ja się pana nie boję. I nie chcę, żeby pan się mnie bał. Tylko nie chcę, żeby pan na mnie srał. Ale ja rozumiem, czy ja pana straszę, że pan mówi, że pan się nie boi? Ja pana nie straszę. Ja nawet nie jestem wulgarny. Nie, teraz to nie. Teraz to nie. To wcześniej pan mówił. Co pan myśli? Ja panu mogę to powtórzyć. O mędach pan mnie wyzywa jakiś. No proszę powtórzyć. Ja się tak samo nie boję. Proszę powtórzyć. Ja tylko mówię, jak mnie klienci na nas srają. A później często. Jaką jestem mędą, proszę powiedzieć? Nie, zapytałem, czy pan jest pisowską mędą. Zadałem pytanie. Nie tak? Obraził. Tak, nie? Tak, tak. Zadałem to pytanie. Proszę powiedzieć, określić, co to jest pisowska męda. Definicja z pisowskiej mędy. Tracimy czas i pan i ja. No. No to proszę zająć się pracą i dalej sraniem na klientów.